nową radną. Chciałem zapytać, jakie ma pani plany na rzecz osób niepełnosprawnych? Co jeszcze może być w Jarosławiu tutaj zmienione dla osób niepełnosprawnych, żeby było lepiej, żeby osoby niepełnosprawne przede wszystkim, no nie wiem, mogły jakoś po prostu patrzeć też na świat? Jak sam pan powiedział, zaczynam dopiero kadencję i jestem nową radną. Mam ochotę najpierw porozmawiać z mieszkańcami, zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi, zobaczyć też, jak naprawdę, jakie są ich potrzeby i co tak naprawdę oni sami potrzebują. Na pewno to, co się rzuca w oczy już mi samej, nawet jako matce, jeżeli chodzi o wjazdy do sklepów, podjazdy do urzędów, do różnych instytucji, jest dosyć ciężko. Także to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, czyli te podjazdy. Co więcej, co jeszcze, zobaczymy po rozmowach. Sama jeszcze dokładnie nie wiem, dlatego że zaczynam dopiero tą pracę w Radzie Miasta, ale jestem osobą bardzo otwartą i chętną do współpracy, a więc każdy głos jest dla mnie bardzo cenny. A na przykład jak pomaganie dla osób niepełnosprawnych, przyjść do urzędu, żeby takie osoby niepełnosprawne, jeżeli po prostu mają jakiś problem też, żeby osoby takie niepełnosprawne urzędu miały pomoc, też pani zaangażowana jest? Jak najbardziej. Każda pomoc, wszelaka pomoc jest, będziemy bardzo otwarci. Chcemy, żeby te osoby niepełnosprawne w ogóle wyszły przede wszystkim, żeby mogły wychodzić, żeby mogły same w miarę możliwości kontaktować się z otoczeniem najbliższym, z urzędami, z instytucjami, żeby jak najłatwiej było im po prostu funkcjonować u nas w mieście. My jako adwokaci też będziemy na tych czasami Rady tutaj Miasta sesji. Chcielibyśmy dokładnie, żeby też już nasz głos usłyszany przez